Cześć tu Oluś i tatuś. Dzisiaj co, Lusiu, Panczysiu? Reakcja na serię 13. Na serię 13 nagrywamy to, nie 13, co ty gadasz za głupą? 14 serię. 14 seria już pod koniec wakacji się pojawi na pewno w Best Toys i pewnie w innych sklepach, więc zapraszamy my do Best Toys, ale jak kto chce, niech kupuje gdzie chce. Zanim, bo Olek wstań, pokaż się, wrócił z zakończenia sezonu, więc go psikniemy, bo troszkę, żeby tutaj nam nie dziargało. Psiknięci jesteśmy Calvinem Kleinem. Dobra, nie gadania, lecimy co tej 14 serii. 14 seria nazywa się... Super Things Kazum Power Battle. Tak dokładnie jest nazwa. Olusiu, Ponczusiu. Jak widzicie, główną, znaczy ultra rzadką będzie nowa Enigma. Więc lecimy dalej. Najpierw pokażemy wam, co my mamy, jakie tam zdjęcia, a potem włączymy filmik z Hiszpanii, gdzie zawsze wchodzimy na ten kanał, bo oni jako pierwsi mają chyba dostęp do tych nowości i zobaczymy, czy coś więcej odkryją. Dobra, zaczynamy od podstawy, czyli jak widzicie, mamy oczywiście saszetki pojedyncze, jest ultra rzadki Enigma, tak jak tutaj najeżdżam myszką, tu ma... Ciekawe, czy te elementy będą się świecić, czy będą tylko przezroczyste, ale wydaje mi się, że mogą się świecić. Świecić. Ale to zobaczymy. To, co jak słusznie... Coś, z Zinksy możemy zbierać dopiero od 80 plus lat. Nie, tu chodzi mi o... Poprosić, czyli tylko dziadki mogą kupować, ale żartujemy, jest do 80 do zebrania, ale jako Lusiu zwróciłeś uwagę, jak zobaczyłeś to zdjęcie, że co są? 80 zinksów. Nie, że są... Plus 80 zinksów. Nie, że są podobne, tylko ulepszone. Że większość zinksów jakby się powtarza. Na przykład ten był kiedyś w zestawie, ale... kaktus, kojarzysz? Kaktus, dobra, to ja będę myszką pokazywał. Ten też był dosłownie, to jest taka sama figurka, tylko jedyne, co się w nim zmieniło, to... Kolor i chyba język ma tutaj wytnięty, tamten chyba nie miał. Przepraszam, ale bo tam piszczą nam szczeniaczki. Był bohater, okej. Okay. Dobra, jedziemy z koksikiem dalej, zobaczymy, co jest w tych zestawach. Najpierw zaczniemy tutaj, bo to widzieliście od początku. Mamy sześciopaku, wiadomo, są, jest 6 zinksów, jeden niewiadomy, które 5 macie prawidłowych, jeden niewiadomy. Oczywiście są też 10 opaki, gdzie jest jeden gwarantowany złoty i pamiętajcie, liczymy, których jest mniej, czy złych, czy dobrych. Ale fajna wtedy... piłka! Fajne, ale w ogóle fajna piłeczka i złotego takiego wiatraka na pewno nie było, takiej figurki. Jest kibelek, okay. Był kibelek chyba, ale nie taki. Nie było kibelka. Nie było kibelka? No to widzisz, czyli są. Też aparatu Polaroida ja też nie kojarzę. Pizza była, nie wiem, co to jest. To jak myślisz? No nie wiem, no. To jest scena. Scena? Scena. A masz rację, scena, brawo ty. Czyli mi się podoba kibelek, nie wiem, tak zrozumiałem. I wiatraczek złoty, fajnie wygląda, nie wiem, jaki jest drugi, ale to zobaczymy, może gdzieś się pojawi. Jadę dalej. Mamy tu jeden z moim zdaniem też z fajniejszych takich zestawów, dość duży na pewno on będzie, z Enigmą, który tutaj jak ustawisz czas, to się pewnie otwiera wejście. Mamy jakieś tam tajne kryjóweczki, tu mamy wyrzutnię, tu pokazuje, że nam wyrzuca, to jest tu, czyli łapką naciskamy i wtedy wyrzuca. Mamy armatkę, mamy ją tu i co tutaj jeszcze mamy? No nic więcej tak nie zdradzają i to jest, nie wiem, czy to nie jest Made in the Enigma, może to jest taki pojazd dla Enigmy, ale to zobaczymy. Ja, i to jest dość duże, bo ma prawie pół metra szerokości po rozłożeniu i pół metra wysokości ponad, czyli to jest galanty zestaw. Jedziemy dalej. Dla mnie ten zestaw może być jednym z lepszych zestawów, jakie były w... czym, Olusiu? W Zinksach. Super Thingsach, Zinksach. Zobaczcie, to jest pojazd, który może zbierać i on się przeistacza. On się otwiera w taką bazę. Ma pełno tutaj do strzelania. Ja chcę jak najszybciej dostać ten. Tu jakiś co fajny. To jest Robotics. O, to jakieś może specjalne zinksy robotyczne. Tak, cztery roboty. Takie zinksy roboty. Czegoś takiego jeszcze nie było. No ja ten, i tu jest fajna katapulta. Ja chcę
Ja, dobra, ja myślę, że ta katapulta będzie dobrze wystrzeliwała i ty mi właśnie wystrzeliwujesz te zinksy, nie wiem, beczki, w których jest pewnie coś trującego. Jadę dalej, ale naprawdę ten zestaw mega, mega. I mamy kolejną kryjóweczkę, Hidden Base Enigma. Mniejszą Enigmę, gdzie ma energię schowaną, jest w zestawie Enigma. I tutaj tak naprawdę nie wiadomo co więcej, ale być może jakieś dziwne rzeczy w tym będą. Na razie to wygląda, że tylko taki domek, znaczy ukryte energia Kazum w jakiejś kryjówce Enigmy. Zobaczmy dalej. Mamy kryjówkę, już wygląda moim zdaniem fajniej, bo fajny kształt jest profesora Mr. Kinga, znaczy się, widzisz? I tutaj mamy postać Mr. Kinga, taki niebieski, widzisz? Ale czadzior. Nie będzie taki. Nie, tu jest taki niebieski, tu też jest taki niebieski. Chyba, że to jest tylko tak wstawione. No zobaczymy, ale chociaż wydaje mi się, że będą takie niebieskie, a tu jest pokazane, że to jest Mr. King. Bo jeden Mr. King, jeden piesek, a widzisz, że one wyglądają tak, chyba, że to jeszcze była wersja zanim przed pomalowaniem. No i one tak wyglądają z przecieków, że tak powiem. Jedem dalej. Dalej mamy jeszcze kolejną kryjóweczkę, Hidden Base Profesor K. Czyli mamy trzy kryjówki, ale Olek, nie naciskaj. Mamy trzy kryjówki, tutaj mamy Enigmę, kryjówka też wygląda pod Enigmę, a ta poczekaj, ta kryjówka, no nie wyglądała, wyglądała jak czapka Enigmy. A te są, ten wygląda fajnie, tak robotycznie. Jak głowy i tu też wygląda jak głowa. No w sumie profesor K jest jak głowa, tylko z butą. No to jest taki profesor K i też jest tajemnicze beczki. Tam były trzy w tym zestawie dużym, z tym autem, ale to jest inna, ale też beczka. Warrior. Robotics Warrior, czyli jakieś robotyczne super zinksiory. Trzech będzie. Nie, jeden. 0-3. Nie, to może jest jego. Bo są może różne wersje. Może tamten był 01. Zaraz sprawdzimy. Ten jest 003, a te zielone. X03. A te zielone. X07. Nie, 07. Widzisz, to są pewnie ich nazwy. Dobra. Jadę dalej, to widzieliśmy. Pojawią się pojazdy. Wygląda za tym, myślę, że to się będzie kręciło podczas jazdy. Jest kazunki. Ale tutaj pokazałem, że się kręci. Kazum Kit jest, no widzę, wygląda fajnie, fajnie to wygląda, fajną ma broń. Zobaczmy co dalej, teraz druga wersja, dobra, tu też się tak zwany wiercarnik, że tak powiem. Wiertło, ale do wiercania się, no przepraszam, pyknij mi w wołę, bo się zablokowałem, ale delikatnie, delikatnie powiedziałem. Bo będę jeszcze głupi. Też wygląda racji. Jadę dalej, co tu jeszcze mamy? To już widzieliśmy. O, ten wygląda fajnie. Combat Vehicle Multi. Fajny młoteczek w ogóle. Widać, też był podobny Kazum Kit, pamiętasz? Taki był z kluczem, ale wyglądał, wydaje mi się, inaczej. I ten fajnie, bo jak będzie jechał, będzie nadawał. Tak, już na pewno. Wystarczy tego. Nie, już. Dobra. O, tutaj mamy to bodlak, jak jedliśmy zupkę pikantną. Polecamy. I niedługo sobie też zjemy normalnego. Czarny. Może też nagramy, zobaczymy naszą reakcję. To tyle z tego, co mieliśmy ze zdjęć, a zobaczmy, co nam zaprezentują tu w filmiku. Kurde testo. Będziemy przewijać, bo pewnie będą się powtarzać, tylko sprawdzimy. Tłumaczymy, o to są niesamowite zielone, enigmowe i inne tego typu zabaweczki. Super film z Kazum Power Battle. Dobra, okej, okay, przewijamy, to będzie to. Zobaczmy. No to samo. O to, tego nie widzieliśmy. A to jak będą pudełka w sklepach, będą tak wyglądały, będą na nich prezentowane w supermarketach albo w innych dużych sklepach te produkty. Tu mamy, to widzieliśmy. A inny, bo tutaj jest. O, ale fajny kosz na śmieci. No fajny kosz i temperówka jaka fajna. Jeszcze jeden plus jeden nie wiadomy jaki. No tak, też nie wiadomy. Tu tą dychę widzieliśmy, ale może będzie drugi złoty, bo nie wiemy jaki jest drugi złoty. I ultra rzadki tu Enigma. To tak się prezentuje. Jestem ciekaw, czy te właśnie zielone elementy nie będą świecić. Albo może będą mięciutkie takie, wiesz. Jak, bo on to jakby na takim glucie, nie?
Może jakaś substancja Enigma wymyślił. Tu mamy... To jest to właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej. Kryjówka Enigmy. Każdy tu widzieliśmy. Tu mamy kryjówkę profesora K. Też widzieliśmy. A, tu coś jeszcze... O, tego nie zauważyliśmy. Coś wystrzeli... A, widzisz? Tu wystrzeliwuje ten tabeczka. Ciekawe jak. Nacisnąć trzeba to. Widzisz? I wtedy wyskakuje. O, to dobrze, że zauważyliśmy. I tu pewnie też będzie coś wyskakiwało. Nie, tutaj jak naciśniemy rękę, to on się będzie otwierał. Taka oto zagadka. Jadę dalej. Kelos de combate. Co to znaczy? A, to czyli pojazdy. Widzieliśmy. No i ten jeden z lepszych pojazdów. Zaskakujące są te beczki. Zobaczcie, te beczki po środku. Widzieliśmy u profesora K, że był w drugim kolorze niebieskim i one pewne, bo tu jest X07, tam było X03, tak? Model. Czyli toksyczne roboty, tak jak tutaj mówią, chociaż nie znam hiszpańskiego. Robotoksik. No w sumie sama nazwa wskazuje. Co tutaj jeszcze? No i ten super zestawik Enigmy, który jest mega wielki, prawie on będzie tak duży jak, pamiętasz, co mieliśmy ten mega największy zestaw dla... to ja się bawiłem, że to rakieta. No, że to rakieta dla kazunkidów, do szkolenia kazunkidów, co one zlatywały z góry. No, weź nie czynić, bo trzymaj kamerę, czaję się. Dobra, to mamy i... Nie, nie, coś tu było jeszcze. To wszystko. Nie, nie ma. No to wszystko. Więcej nic w necie nie znalazłem. Żadnego filmu z otwierania nie ma, bo to dopiero będzie za jakiś czas. Ale najważniejsze jest to, że pod koniec sierpnia będzie 14 seria i zaczynamy kolejne otwieranie. To tyle z naszej strony. Może jak wrócę z obozu, będzie. A może jak właśnie jak wrócić z obozu, to może będzie, ale czego? Może będzie fajnie! No to tyle, podjedę na zmartyleczy, ale zapomnieliśmy, wiesz o czym powiedzieć. Na koniec. Zostawcie łapki w górę. Dobra. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcję. Nie mówię. Subskrypcję. No. I. Dzwoneczek. Zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Zostawiajcie. Kochamy Was. Pozdrawiamy. Trzymajcie się cieplutko do następnego filmu. A, poczekaj, jeszcze coś powiemy. O Brawlu, że wracają co? Skrzynki. Będziemy na pewno więcej nagrywali z Brawl Stars i otwierali. I na pewno będzie więcej kontentu z Brawl Stars. Tak jest. To trzymaj się. Never, never, never. Pa!